fragment ze zbioru opowiadań dla dzieci pod tytułem Boży Roczek autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny. O niebieskich przylaszczkach, które na głos wielkanocnych dzwonów spod ziemi wyszły. W Wielką Niedzielę to było. W Wielką Niedzielę, rano, raniuteńko. Dzwony w kościółku zaczęły nagle bić. Biły tak mocno, ile w sercach siły. Alleluja, alleluja! Ciesz się cały świecie! Chrystus Pan zmartwychwstał! Radosny głos dzwonów leciał wsią, leciał polem, leciał łąką, aż wpadł w las zimowym snem objęty. Alleluja, alleluja! Chrystus Pan zmartwychwstał! Pierwsze usłyszały to wołanie przylaszczki pod ziemią śpiące i na gwałt zaczęły z pod ziemi wychodzić. Rozwinęły czym prędzej swoje śliczne jak wiosenne niebo siwo-niebieskie kwiateczki i mięciutkimi płateczkami cały las dołem od skraju do skraju wyścieliły. A uczyniły tak dlatego, że Chrystus stopy święte ma przecież od ukrzyżowania na wylot gwoździami przebite. Więc teraz, gdy oto jak głoszą dzwony wielkanocne, zmartwychwstał i światem idzie, aby w niebo wstąpić, niechże sobie o twardą ziemską grudę stóp świętych nie urazi. Niechże mu iść będzie lekko po tych mięciutkich, przylaszczkowych kwiatkach.